Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala. to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem poradnik do wiedźmy. myślę, że Wiedźma to jest dosyć prosta sprawa, także zajmie nam to dosłownie kilka minut, a jutro prawdopodobnie, jeżeli uda mi się zebrać wszystkie potrzebne materiały, to nagram poradnik do Pupili. No to już będzie wymagało ode mnie na pewno więcej, większego przygotowania, no i więcej czasu, bo pewnie ten film będzie trwał dłużej. Kolejna jakby potwierdzy z takich, można powiedzieć, nowości, to jest właśnie... Wiedźma. Wiedźmę odlokowujemy na 66 poziomie i, i aby w nią wejść to należy tutaj w gabinet magii kliknąć, kliknąć dwa razy bądź też jak wejdziemy sobie do sklepu, do gabinetu magii, no to tutaj mamy niepozorną księgę, w nią klikamy i także znajdujemy się u Wiedźmy. Na początku serwera, gdy tą Wiedźmę odblokujemy to najprawdopodobniej w lewym dolnym rogu będzie nam tutaj pisało, że zebrano ileś tam procent. O co z tym chodzi? Wiedźma codziennie chce od nas co innego. Na przykład dzisiejszego dnia chce na pierśniki. Jeżeli nam tutaj zasłoni ten nasz ekwipunek, to jeszcze tutaj mamy taką małą ikonkę, czego ona akurat chce. Na przykład, teraz mamy, widzicie, taką zbrojkę. Znaczy, to jest nie zbrojka, to jest taka koszuleczka, powiedzmy, no ale wiadomo, że chodzi o zbroję. I generalnie codziennie o 24 się to zmienia. I chce codziennie coś innego. Dlaczego Wiedźma jest bardzo fajna? Ano dlatego, że daje nam dwa razy więcej złota za itemki. To znaczy, jeżeli na przykład ten naszynik kosztuje 8 milionów, a Wiedźma będzie chciała naszyjniki któregoś dnia, no to właśnie da nam. Za ten naszynik dwa razy więcej, czyli 16 milionów. Jak na przykład dzisiaj chcę zbroję. To możemy pokazać na przykładzie. A my mamy tutaj zbroję wartą 2,3 miliona. No to do kociołka, w nawiasie mamy napisane do kociołka 4,6 miliona. Więc po prostu dwa razy więcej Golda nam za tą zbroję by dała. Dlaczego to jest bardzo fajne? no dlatego, że jak już tutaj mamy na przykład tornado na poziomie 500+, to przeważnie te itemki kosztują z tego tornada około 9 milionów, 10. Tak naprawdę około 10 milionów, które nam lecą. Więc no warto je po prostu trzymać, czekać aż wieźma będzie chciała dany item. No bo wiadomo, daje nam to bardzo, bardzo fajne statystyki, dlatego ja tutaj mamy ekwiwónek zapchany zwykłymi przedmiotami. No bo jednak zobaczcie, że większość tu są właśnie okolice 10 milionów. Jeżeli Wiedźma nie chce jakiegoś przedmiotu, jesteśmy tu akurat w niej najedziemy. No to mamy napisane, że ten typ przedmiotu nie jest poszukiwanym dziś składnikiem. Wracając do, tych, do tego zbierania, tak jak mówię, cały serwer zrzuca się na zwoje. Jeżeli będziemy mieli zebrano 100%, to nam się zamieni tutaj ten napis na datę, kiedy dany zwój zostanie przygotowany. Zwoje na każdym serwerze idą losowo. Nie jest to jakaś tam ustalona kolejność, więc, więc jakby no, to wszystko zależy od serwera, jaki mamy pierwszy zwój, jaki drugi i tak dalej i tak dalej. Z doświadczenia wiem, że pierwsze zwoje idą dosyć długo, no bo wiadomo, mniej graczy ma wieźmę odblokowaną i tak dalej i tak dalej, ale potem te ostatnie no to jest kwestia kilka dni, kilku dni i tak naprawdę te ostatnich kilka zwoi yy, ta Wiedźma odblokuje w chwilę dosłownie. Co dalej? Jeszcze jedna istotna sprawa, jeżeli Wiedźma chce bronię, a jesteśmy wojownikiem, to możemy też wrzucać tarcze. Nigdy Wiedźma nie chce samych tarczy, no bo wiadomo, inne klasy by w ogóle nie mogły z tego skorzystać. Natomiast tak jak mówię wiedźma chce, yy, chcąc właśnie od nas bronię, możemy też wrzucać tarczę jako wojownik, więc to jest taki można powiedzieć bonusik. Yy, I teraz tak, yy, może opowiem co te, co dane zwoje robią, tutaj przelecimy sobie na szybko, też w ogóle dlatego nagrywam z tego kąta, bo tutaj mam już wszystkie zwoje odblokowane, więc mogę wam to po prostu pokazać. Yy, potem jeszcze wam powiem o co tutaj chodzi z tymi owocami na dole, no i w zasadzie to będzie tyle, bo wiedźma, tak jak mówię, nie jest jakoś bardzo, yy, bardzo trudna do, do ogarnięcia. Yy, zaczaruj swój pierścień, aby znajdować więcej złota podczas swych przygód, czyli po prostu tak jak pisze, dostajemy więcej golda za misję, co istotne tutaj każdy przedmiot czarujemy który mamy, broń tak samo oprócz tarczy, tarczy zaczarować nie możemy, no bo wiadomo, wtedy jakby wojownik miałby tam jakąś powiedzmy przewagę, no bo inne klasy nie mają tarczy dalej, zaczaruj swój amulet, aby częściej znajdować przedmioty podczas swych przygód, no i to jest właśnie takie dyskusyjne Wiele osób tego amuletu, wiele osób ten amulet czaruje, ale go zdejmuje podczas wykonywania misji w Skarby Lasu, Skarby Lasu to jest event, jak już pewnie wiecie, gdzie dropią paczki do twierdzy, kamienia oraz drewna, gdzie dropią paczki dusz i tak dalej. No i wiele osób na czas robienia misji ten amulet zaczarowany zdejmuje, aby po prostu mieć, że tak powiem, mniejszą szansę na wypadnięcie z misji itemka, a dzięki temu jakby żeby mogli mogł, zamiast tego itemka, który by ewentualnie wypadł, żeby mogła wypaść paczka właśnie ze Skarbów Lasu, bądź też Jakiś owocek i tak dalej. No, ja tego nie czaruję w ogóle do 400 levela. Takie ja mam podejście do tego, i jeżeli ktoś chce, może naśladować. Jeżeli nie, to nie, polecam sobie samemu przemyśleć. No, bo do około 400 levela już lecą te itemki nawet tutaj z misji po 2,5 miliona, więc już opłaca się je, że tak powiem, zdobywać. No, a teraz do tego 400 levela, no to lecą jakieś dosyć tanie, więc wydaje mi się, że nie ma to sensu. A zawsze można jakiś owocek mógłby wypaść, na przykład zamiast, zamiast właśnie takiego itemku ewentualnego i tak dalej. Dlatego ja taką metodę stosuję. Oczywiście nie mówię, że to jest jedyna słuszna metoda, ale po prostu ja grając tą grę staram się jakoś samemu sobie, wiecie, yy, samemu myśleć i samemu jakoś tak, yy, że tak powiem się, yy, nie wiem jak to powiedzieć, no samemu na swój sposób grać, o w ten sposób, żeby tam jakoś coś robić inaczej, a nie schematycznie. Yy, dobra, kolejne. Yy, zróć, rzuć czarna swoją zbroję, aby znajdować więcej grzybów podczas zadań, no to też logiczne. Yy, zaczaruj swoją broń, aby zwiększyć obrażenia krytycznych ciosów. Yy, więc po prostu tu chodzi o to, że że yy, Będą biły jeszcze więcej, jeżeli broń będziemy mieli zaczarowaną. To jest bardzo fajny czar i najlepiej, jak go dostajemy na początku serwera. Kolejnym takim, można powiedzieć, drugim w kolejności fajnym czarem to jest zaczaruj swoje rękawice, aby częściej wyciągać broń, jako pierwszy. To jest właśnie dosyć istotne, dlatego że no wiadomo, bijemy. Zaczynamy walkę, to jest bardzo ważne na przykład w lochach. No a tutaj bijemy więcej dzięki temu dzięki temu, że mamy ten czar. No i to są jedyne dwa czary, które możemy u swoich towarzyszy też użyć. Kiedyś trzeba było się z tym nakombinować, a teraz po prostu zmieniamy tutaj na przykład na barbara. Ja mu ubiorę tą broń tymczasowo. No i widzicie, podświetla nam się ten zwój, że możemy go zaczarować właśnie temu barbarowi, a u innych mamy zaczarowane, no to jest on wygaszony. I tak jak mówię, nic innego nie możemy swoim towarzyszom zaczarować, tylko właśnie ręka oraz oraz miecz. To jest jakby logiczne, no bo tylko to jest potrzebne. Zaczaruj swój talizman, aby zwiększać, zwiększyć szanse na łupy w najazdach na innych graczy. Tu chodzi bodajże o to, że po prostu jak atakujemy kogoś, to dostajemy za niego więcej golda, ale to są takie. Myślałem też, że tu chodzi w sumie o twierdzę i o to że, że dostajemy właśnie za ataki w twierdzy więcej tych łupów no bo to taki dwuznaczny troszeczkę opis ale co by nie było no to to jest jednak dosyć, dosyć mało także warto to mieć zaczarowane ale jednak nie, nie, zbie, nie zmienia nam to bardzo dużo kolejne zaczaruj swoje nakrycie głowy aby trzymywać dodatkowe punkty doświadczenia podczas swych przygód no to to jest dosyć istotne kolejne zaczaruj swoje obuwie aby skrócić czas swych przygód i dokładnie tutaj jak mamy zaczarowane buty to misje trwają pół minuty krócej czyli po prostu 30 Sekund krócej, jak mamy misję 7,5 minuty, to ta misja będzie faktycznie trwała 7 minut. No i kolejne, rzuć czar na swój pas, aby zmieścić dodatkowe piwo raz na jakiś czas. Dokładnie, i to jest dosyć istotny zwój, bo dzięki temu, tutaj u tego naszego karczmarza. Możemy zamiast 10 piw to wypić 11, czyli mamy dodatkowe 20 awanturniczości więcej. No i to piwo jest darmowe, czyli jeżeli jesteśmy graczami free to play i mamy ten czar, to po prostu możemy tutaj za darmo się napić jednego piwka, właśnie mając ten czar. Także tutaj będzie nam pisało 1 na 11, nie zapłacimy za to, za to grzyba, a będziemy mieli te 20 awanturniczości więcej. Także to też jest dosyć istotny czar i też dosyć fajny w sumie. Takie najfajniejsze czary na start serwera, no to jest mimo wszystko ten mieczy, rękawice, albo właśnie tutaj to piwko. No i tak, jeżeli chodzi o czary i o to, co tak naprawdę, co ta wiedźma nam daje najważniejszego, no to tyle tak jak mówię, droższe itemki polecam zostawiać polecam czekać aż, aż właśnie wiedźma będzie je chciała, bo zapłaci nam za nie dwa razy więcej, cały serwer się składa na zwoje, pierwsze zwoje idą dosyć, dosyć wolno natomiast kolejne już coraz szybciej coraz szybciej, no i jeszcze jedna sprawa co tutaj, o co chodzi tutaj z tymi owockami bo to weszło tak naprawdę niedawno o co chodzi, jeżeli mamy przynajmniej 10 owocków tutaj z pupili, czyli tych jedzonek, to za 10 owocków możemy sobie zrobić miksturę mikstury są XXL, czyli ten największe 25% tak jak mówię kosztuje 10 owoców no i w zależności od koloru taka mikstura nam się robi, czyli jeżeli bym tutaj jeżynek użył 10 to by mi się zrobiła mikstura na HP, jeżeli bym tutaj użył śliweczek też 10, o, nawet jak nacisnę, to widzicie, mam tutaj zabiera mi 10 i jak po najechaniu na wiedźmę jakby ta potka XXL się zrobi, no to mi się zrobi na siłę. Jeżeli bym tutaj użył, nie wiem, na światło, czyli cytrynek, no to tak samo by mi się zrobiła potka XXL na zręczność, czyli to wiadomo, adekwatne do koloru i tak dalej, i tak dalej. Nie warto tego robić. Od razu zaznaczam tutaj na, na wstępie powiedzmy, jeżeli chodzi o omawianie tych owoców, nie warto tego robić. To jest dla graczy, którzy mają wszystkie pupile już wykarmione na 200. Poziom i po prostu nie mają co z tymi owocami robić, to zamiast rolować gabinet magii, to mogą sobie. Tutaj zajrzeć, właśnie do tej wiedźmy, i ten nadmiar owocków zużyć na potki. Natomiast, jeżeli my karmimy cały czas pupile, no to nie warto. 10 potek za 10 jedzonek za potkę, która nam będzie tam trwała 3 dni, no to jest bardzo nieopłacalne. Lepiej, lepiej po prostu sobie trzymać te jedzonka i karmić tutaj regularnie te pupile. Wydaje mi się, że, że to jest najrozsądniejsze. Także po prostu mówię, no to była aktualizacja taka bardziej dla graczy late game'owych, którzy sobie. Tych, tych, no po prostu mają wykarmione pupile na maksa i nie mają co robić z owocami. To dzięki temu mogą, mogą sobie coś z tym zrobić pożytecznego. No a jeżeli nadal karmimy pupile, to w ogóle nie opłaca się tym przejmować i tego ruszać, bo nie jest to opłacalne. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o wiedzę Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Jeżeli coś tam nie zrozumieliście, czy coś to walcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiem. Y i tak jak mówię, tyle, więc dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, yy, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i ewentualnie pyta ewentualne pytania zadawajcie w komentarzach. To tyle raz jeszcze dziękuję, trzymajcie się i cześć!